Cześć, witajcie na ekranie Fend, ale to dzisiejszy odcinek nie będzie o Fendzie, a będzie o tym, o czym już kiedyś wspominałem. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra, idziemy, pokażę wam, o co chodzi. Tadam! Mamy jałówki w zagrodzie. Mamy dzisiaj, już wam powiem, mamy dzisiaj niedzielę 3 lipca, wczoraj mieliśmy odpust. No i jesteśmy tutaj w tej zagrodzie, w której pokazywałem wam, że chcę zrobić dla jałówek. Są w końcu, powiem tak, od początku. Z kraja mamy koryto, tutaj ten beton, o którym mówiłem, oczywiście fretka. Tak, dobra Fredziula. Koryto mamy jedno z tych, które były w zagrodzie na dworze, jak krowy chodziły. Tam co był pastuch rozłożony, to do tych koryt miały dodawane jedzenie. No i mówię, trzeba je wykorzystać, bo i tak stoją, to ja wykorzystam to jakoś. Wystarczająca łyżka, taka pełniutka łyżka od John Deere'a tu wchodzi, ale nie przywożę im tyle, bo nie dadzą rady zjeść. Takie 3/4 łyżki, taką płaską łyżkę jak przywiozę, to jest na tyle wystarczająco, no to tyle już mam lżej, nie muszę tego rękami rozdawać. Wanna też była w zagrodzie, widzę, że tu chyba któraś weszła już kopytkami, bo już woda jest brudna. Trzeba będzie tego, albo od kiszonki. Te pewnie nawaliły kiszonki, bo jak jedzą, to wiadomo, gorąco, to sypią się kiszonką, no i na pewno wpada tutaj. Są bardzo, powiem wam, łaskomne tutaj te jałówki. Jak przeprowadzałem ze stodoły, przeprowadzałem je na powrozie, to wystarczyło, że wyszły przed stodołę i już widać było, wyszły tutaj, nie wiem, czy one zauważyły, no bo wiadomo, pierwsza sztuka jak tu weszła, to już zaczęła się później odzywać. Nie było tak, że one beczały czy coś, tylko po prostu wyszły ze stodoły, zobaczyły, że tu są inne jałówki i tu już z chęcią przychodziły. Pokażę wam, jak zrobiłem zastawę. Z tego, co miałem, to zrobiłem to ze starych rury po prostu od ogrodzenia, od starej bramy. Tutaj było do fenda zrobione takie mocowanie z przodu na sztywno, taki ala tus był zrobiony z takich ramion od traktora, odciąłem to. Kawałek cełówki wziąłem, poucinałem na 3 i pospawałem, żeby to zrobić wyżej. Na spawy nie patrzcie, bo gwarancję daję do bramy, czyli do tej bramy, która tu jest. Dopóki się nie rozleci, to będzie, rozleci się, to będzie trzeba poprawiać. Zobaczymy. Takie, nie jestem spawaczem ani nic, także jak pospawałem, tak jest, no ale trzyma się, jałówki nie wyleciały, także chyba nie ma tragedii. I tak, z jednej jak i z drugiej strony jest to zrobione tak samo, tylko z jednej strony jest rura. Rura jest dłuższa, a z tej strony jest krótsza, a z tej strony jest tam na dole zrobione tak samo. Na zawias jest zawias przekręcony. Tutaj jest przekręcony, jest włożona śruba, że po prostu, bo to chodzi, to jak się podniesie, to ta rura po prostu chodzi, no bo jak będzie więcej obornika, o, to jest tak zrobione, że jak będzie więcej, że one jak podejdą, to żeby mogły podnieść to trochę, żeby mogły tutaj głowę wsadzić do koryta. A tutaj zabezpieczenie zrobiłem tak na dwóch śrubach, znajomy mi tak, bo miałem pomysł, żeby zrobić, przyspawać coś tu i tu i po prostu wsuwać, tak, wiecie, najprostsze jakieś rozwiązanie zrobić, tak żeby to było bez jakichś tam kombinacji, i miałem pomysł, żeby tak coś zrobić, a znajomy, bo tu był stary skobel od wrót, mówi, a przyspawaj tu i przykryj na śrubie, i zrobiłem na jednej, ale powiem wam, że troszkę to było tak, że wiadomo, to jest na jednej tutaj i to jest praktycznie na końcu tej rury, i to było tak trochę, że to jak to powiedzieć, chrobotało się tak trochę, i przyspawałem tutaj drugą taką samą trochę ze śrubami z tego, z nakrętkami, przez nakrętki przełożyłem, tak jak widzicie, nakrętki stare od krokodyla, od szpilek, co miałem, to mówię, stare, trzeba coś powykorzystywać, tak pokleić. Tu jak widzicie jest też ten wąs od tego, od bramy, tak jak mówiłem. No i wejdę wam teraz, pokażę do środka, jak to tam wygląda, co tam w środku zrobiłem. Betonu wam teraz już nie pokażę, bo jak widzicie jest
jest już urobione, trochę tutaj narobiły. Powiem wam, jest tu wprowadzone 10 sztuk, ale naprawdę są zadowolone z tego, bo widać, ani nie, nawet jak przeprowadziliśmy, ani nie latały, chodzą sobie tak na spokojnie. Teraz wiecie, ja tu weszłem też, to one też inaczej będą reagowały. Dobra, wodę, to mówiłem. Do wody mam tam, zaraz wam jeszcze pokażę, mam taki zawór założony, normalny zawór, to jakby kran. I co? Ten kran mam założony i po prostu podpinam do tego wodę, węża z wodą odkręcam i tyle. Wczoraj za cały dzień wypiły dwie wanny, to akurat rano jak przyszłem to rozłożyłem. Tam troszkę miały, to nalałem do pełna. No i później po południu, bo im się kończyło po południu, nalałem i do rana im wystarczyło. Dobra, murek tutaj jest wymurowany, też ja to murowałem. Na jakość tego murowania to nie patrzcie dobrze, że jest już brudne, to już tego tak nie widać. Jest wymurowane na dwa bloczki po prostu, nie na leżąco, tylko na stojąco. Tutaj od tej strony jest tak wymurowane, bo jak będzie obornik, a tutaj jest cienka ściana, bo o, stanę tak, będzie lepiej. Tu jest tylko z cegły i mówię, gdyby obornik to miał rozpychać czy coś, no to żeby to zawsze zabezpieczyć. No i tutaj urobiłem takiego rzadkiego betonu i zalałem to takim rzadkim betonem, żeby to związało jedno drugiego, zawsze to będzie mocniej trzymało. No i tutaj też tak zrobiłem z tyłu. Tutaj też jest wymurowane. O, teraz jałówki zostawiły światło, to nie wiem, czy to będzie dobrze widać. I tak, tu jest wymurowane na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na sześć bloczków. A nie wiem, bloczek ma 20 coś. No ja mam te 190 wzrostu. No to jakbym stał na betonie, no to mam równo z ramionami, tak? Ciut może wyżej, no trochę wyżej, bo tu już troszkę jest obornika. I powiem wam, że z tej strony jest dużo suszej niż z tamtej. Z tamtej wiadomo, bo stoją przy korycie, to więcej urabiają. Dzisiaj nawet troszkę słomy pościeliłem, bo zostało mi tam trochę z bolika. I mówię, wrzucę im to. Weszłem widłami im to troszkę rozgarnąć, żeby po prostu nie chcę, żeby skakały. O, nie chcę, żeby skakały, żeby coś robiły. Weszłem widełkami, rozgarnąłem, ale to była tylko chwila. No ile ja tu spędziłem? 2 minuty na rozgarnywanie tego i to już było wszystko. Tu wam jeszcze pokażę, jak to wygląda. O, tutaj macie. O, nie wiem, nie widać, kurde. O, stanę tak, może będzie widać. Dotąd jest bloczek, o tutaj widać, bo jest troszkę niżej, bo już betonu mi akurat na tyle wystarczyło. Dotąd jest bloczek, a tutaj to jest zalane też takim rzadszym betonem, żeby to do dołu doleciało, żeby to związało. No i tak wymyśliłem, tak zrobiłem, mam nadzieję. Tu z tyłu jest zrobione po pierwsze, dlatego, że jak przy dojeżdżaniu do tej ściany, żeby to było troszeczkę mocniejsze. A dwa, dlatego, że tutaj na tej ścianie są pustaki pianowe i no i dlatego tak chciałem zrobić. No i dobra, rzut okiem jeszcze na jałówki. O, teraz ładnie stoją, bo się przyglądają. No, po prostu wejdę, to się przyglądają. Ale takie są łaskomne, przychodzą, liżą, czyli wygląda na to, że im tu odpowiada. Nie jest jakoś, że im coś tu nie pasuje, tylko musi im to odpowiadać. Jak byłoby źle, to by się próbowały wydostać czy coś, a tu jak są wprowadzone, to powiem wam, że ani razu żadna ani się nie pchała pod rurę, żeby stąd wyjść albo coś. Także chyba musi o tym to świadczyć, że po prostu jest to lepiej, nawet sam fakt, że wcześniej stały na łańcuchu, teraz stoją na wolności, no to sam fakt. Sam fakt o tym świadczy. Wiek tych jałówek to jest koło roku. Są dość takie, nawet powiem wam, że dość wysokie. Są większość tych jałówek, te które widzicie, o tak jak te które są takie mniej więcej jednej maści. Jest ich tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem albo osiem sztuk, bo jedna z tych czarniejszych też jest po tym samym. Jest 7 albo 8 sztuk jest po Youngsterze, jedna czy dwie są po Garecie, chyba z tego co dobrze kojarzę, nie wiem, no tak mi się coś wydaje. O, zobaczcie, wchodzi do picia, a nie do picia, bo tam fretka jest, na spokojnie, o, tak jak widzicie, jak ma szyję,
Ona spokojnie głowę sobie tam wkłada do wody. Nie ma problemu. Ciekawy jestem, jak tu będzie więcej obornika, jak tak będzie. Myślę, jak tu będzie tak z... Nie chcę też na początku długo trzymać. Zobaczymy, jak tu postoję, jak urobią. Tak myślę, z 30 cm będę chciał wywieźć. O, jeszcze tak niektóre skakują po sobie. Ale już coraz mniej. Na początku, jak były przeprowadzone, to troszkę skakały, a teraz już coraz mniej. I z tym obornikiem, tak jak mówię, będę chciał tak, żeby było urobione z 30 cm, nie więcej. Z 30 cm nie więcej, no bo nie wiem, jak się 30 będzie zachowywała przy wybieraniu tego obornika. Tutaj na początku, tak jak Maciek mówił, dojadę John Deere'em, ile złapę, tyle złapę krokodylem, zawsze to będzie szybciej, a później 30 już po, będzie chodzić. Co robisz? Już będzie chodzić po betonie, także będzie na pewno lepiej. O, tutaj ta, to jest burka, tak po prostu ma na imię, z rodu Burek, i ona, jej mama, jej siostry. Ona ma u nas, była kupiona, jej mama czterokrotnie była pokryta, trzykrotnie jednym bykiem, właśnie youngsterem. Są trzy sztuki po youngsterze i ona jest taka trochę wojowniczka. Znaczy po prostu genetycznie taki ma charakterek, nie? Inne są takie osowiałe, spokojne, a niektóre mają taki swój charakter. Dobra, chyba tyle, nie będę tu siedział, nie będę im przeszkadzał, może chcą jeść albo co. O, zobaczcie, widzicie? Pije. Jak się namyśli, teraz mają cały czas dostęp do wody. W podole praktycznie też, ale jak mają, widzę, większy pojemnik, tak jak krowy były tam w zagrodzie, to też było lepiej, bo nie rozlewają tak. Wydaje mi się, że fajnie się to zachowują. Dobra, ja stąd uciekam. Ten film postaram się dodać dzisiaj. No zobaczymy, jak będzie. Dobra, to będzie na tyle. Trzymajcie się, cześć.